Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w odcinku 3,5 z Raymana. W trzecim odcinku udało nam się przejść Blue Mountains, ale myślę, że o tym nie będę wspominał teraz w tym odcinku, ponieważ odcinek 3,5 jest zupełnie od czegoś innego. A mianowicie od tego, że będziemy jeszcze raz przechodzili lokacje, które zaliczyliśmy, z tą różnicą, że będziemy zdobywali na naszej drodze klatki, które zgubiliśmy. Tak więc bez zbędnego przedłużenia jedziemy z koksem. Zaczynamy z Plig Plant Wood. Dlaczego podjąłem taką decyzję, pewnie powiecie do mnie. Wiecie co, czekajcie, ściszę sobie troszeczkę grę. Dobra, niech tak będzie. Dlaczego podjąłem tą decyzję? Z tego względu, że dałem wam propozycję, czy chcecie, żeby po prostu backtrackingi zostawić na sam koniec serii, czy chcecie, żeby zrobić jako taki odcinek 3,5, czyli troszeczkę luźniejszy od pozostałych odcinków, i woleliście, żeby zrobić to w trakcie, czyli po prostu jako odcinek 3,5, więc macie jako odcinek 3,5. Myślę, że tego nie muszę tak skomplikowanie tłumaczyć. Z tą różnicą, że ten odcinek będzie troszeczkę odbiegał od pozostałych, z tego względu, że nie jest to odcinek, w którym to czytam komentarze. Czyli po prostu w skrócie nie wybieram sobie tak zwanych widzów na muszce, tylko po prostu sobie jedziemy na lajciku tak powoli do przodu, jeżeli chodzi o gierkę. Teraz lecimy tędy, czyli górą. Bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie tutaj zostawiliśmy klatkę. Wiecie co? Jest jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Poczekajcie sekundkę, zaraz zobaczycie pewną zmianę. Tak więc zrobię teraz pstryk i zaraz się widzimy. Jestem za i z powrotem. Zauważyliście jakąś zmianę? Pozbyłem się czarnych pasków w OBS-ie. Znaczy takich czarnego bardziej prostokątu się pozbyłem, ponieważ nie będę tego ukrywał, ale mi samemu to trochę przeszkadzało i postanowiłem się trochę tego pozbyć dla lepszej estetyki. Mamy czwartą klatkę w Pink Plant Wood. Tu jest klatka numer 5. Czyli klatki, wiecie, są jeżeli chodzi o daleko od siebie, w sensie odległość, to aż tak od siebie nie są daleko, przynajmniej w pierwszym poziomie. Dobra, i ostatnia klateczka i mamy już po poziomie, w sensie już poziom mamy zaliczony, co mnie bardzo cieszy. No i teraz tylko co, zostaje nam sprintem pobiec do końca poziomu. Co oczywiście zrobimy w tym momencie. Ej, w sumie beka byłaby, gdyby dało się to zdobyć. Ale niestety się nie da. No trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. Mam znowu jakieś enkodowanie, widzę, kurde, sobie. Ostatnio OBS coś, kurde, świruje, nie powiem. Będziemy naparzać. Jak najszybciej. Wow. Dobra. Pięknie. Jest! Udało się. O to chodziło. Ten odcinek może nie być za bardzo interesujący, bo wiadomo, ja tutaj tylko lecę zbierać klateczki, tak więc sobie troszeczkę na luzie pogadamy. Dobra, teraz lecimy do Anguish Lagoon. Anguish Lagoon, pamiętam ten poziom jak dziś. A, i sobie chyba w tym odcinku jeszcze ten, zaliczmy zaległe rundy bonusowe. Co wy na to? Myślę, że jesteście za. Ten poziom będzie dosyć ekspresowy, bo zobaczcie co. Proszę bardzo, tylko ta jedyna klateczka. No i tyle, możemy stąd wyjść normalnie. Proszę bardzo. I czas na Mosquito Nest. Czyli gniazdo Mosquito. Jezus Maria, pamiętam ten odcinek z tym. W sensie odcinek pierwszy, tylko że jak tutaj miałem mały problem, bo nie wiem czy pamiętacie, ale w momencie kiedy opublikowałem wam pierwszy odcinek, to po trzeciej rundzie bonusowej magika... Aha.
Dźwięk mi się zjechał. Tak typowo się dźwięk zjechał. Tak więc wiecie sami. Były małe problemy. Dziękuję w ogóle. W sumie mogę to tak trochę na luzie potraktować, więc jak najbardziej poruszę ten temat. A więc chcę bardzo podziękować Gespatio, jak i Jakubowi Stream, ponieważ to oni bardzo wspierają serię jakąkolwiek na moim kanale. Gespatio zrobił dla mnie intro i outro, za co mu bardzo dziękuję, a Jakub Stream zrobił dla mnie miniaturki i robi do teraz, za co mu również bardzo dziękuję. Polecam Jakuba Stream. Pozytywny ziomuś. Cholera jasna, co jest grane? Wiecie co? Nie chcę tak zaczynać, po prostu zginimy sobie. Już wiecie co, ja jestem przyzwyczajony do tego widoku, więc nie musicie mi mówić. A i przy okazji kamerka jest wyjątkowo po tej stronie, ponieważ taki odcinek 3,5 to myślę, że położenie kamerki też wyjątkowo może być inne, gdyż jest to odcinek wyjątkowy i odstający od innych odcinków z tej oto serii. 61%, mamy już połowę, ponad połowę gry w sumie. Lecimy jeszcze raz Mosquito Nest. Mamy ponownie 3 życia, co mnie bardzo cieszy. Tylko ja właśnie nie lubię tego początku mega. Kurde, on mnie tak tiltuje tutaj, że to jest szok. No, ale jeszcze raz, polecam Jakuba Stream i Gespatio, ponieważ oni oboje bardzo mocno wspierają moją twórczość. Co się najbardziej, oni wspierają najbardziej z tego względu, że miniaturki i intro i outro. Oczywiście nie uważam, że wy w ogóle nie wspieracie, bo ja wiem, że wy wszyscy wspieracie moją twórczość oglądający mnie, rzecz jasna. Ale no, tylko chciałem te dwie osoby tutaj teraz zachwalić. I wow, udało się. Mogłem trochę przy tym bardziej przesiedzieć, a nie kurde na pałę trochę grać. Odzyskam teraz to trzecie życie, tak więc nie macie o co się martwić. I porada, nie biegaj. Serio, to jest najlepsza porada ever. Po prostu nie biegajcie. I czemu mam wrażenie, że znowu mi się będą przyciski pierdzielić? W sensie, że wiecie, skok będzie mi się z bieganiem mylił. Co ja tu w ogóle robię? Co ja odpierdzielam? Ale spokojnie, nazbieram sobie trochę żyć, taką mam przynajmniej nadzieję, że mi się uda trochę żyć nazbierać. Mam nadzieję, że to się nie skończy na 3. Bo wiecie, będzie lipa. Ja wam powiem dlaczego będzie lipa, ponieważ... Lipa będzie z tego względu, że będziemy zaczynali niedługo Picture City od odcinka 3. Dobra, znaczy 4. Jeszcze raz, po raz kolejny będę podchodził do tej rundy bonusowej, bo nie udało mi się zaliczyć za cholerę. Tym razem postaram się ją zaliczyć. I mam nadzieję, że się nic nie spierdzieli po drodze. W sensie, że dźwięki się nie zbagują, czy coś. Jest git. Na razie. To jest na razie przedsmak tego, co nas będzie czekać. Późniejsze rundy bonusowe będą po prostu nam waliły w głowę. Okej. Pięknie. Udało się. Mamy to, co chciałem mieć, czyli żyćko. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jezus Mare, co to się dzieje? Dlaczego to wróciło? Dobra, never mind, a raczej nieważne. W ogóle ja tego nie lubię w wersji na Atari Jaguar, że jak stracicie jakby kuleczkę zdrowia, to wasza pięść staje się 100 razy gorsza. W sensie takim, że to nie jest tak, że macie cały czas swoją speed fist, czyli dopiero wiecie, że jak stracicie życie, to stracicie swoją pięść. Nie, po prostu tracicie jakby też swoją pięść w momencie, kiedy stracicie energię zdrowia. Nie popieram tego i cieszę się, że tego się pozbyli, ale wiecie. Swoją drogą w odcinku 3 za dużą kamerkę dałem, widziałem sobie po tym, jak sobie oglądałem odcinek numer 3. Bo nie wiem, czy wiecie, ale teraz się jakoś przyzwyczaiłem do kamerki po prawej stronie niż po lewej. Stąd coraz więcej let's play jest z kamerką po prawej stronie. Jezus Maria, co ja odpierdzielam tutaj.
co ja tutaj wyczyniam. I tak, fabuła odcinka, znaczy fabuła dalej będzie kontynuowana, wiadomo, od odcinka, od odcinka czwartego. Tak więc dlatego jestem jeszcze cały i zdrowy, ale pamiętajcie, że od odcinka czwartego już nie będzie tak ze mną dobrze. Ci, co oglądają odcinek trzeci do końca, to będą wiedzieli dlaczego. Dobra. Aha, czyli to nawet jak przechodzę z sekcji do sekcji, to nawet się pięść mi zmienia. No, ciekawe. I coś się bagują dźwięki, jeżeli chodzi o helikopterek. W sensie, że wiecie, że na przykład trochę dłużej będę trzymał helikopterek, to nagle ten dźwięk się zbaguje, helikopterka. No jak słyszycie teraz, musiałem po prostu ręcznie użyć mocy helikopterka i skasować. Znowu to samo, cholera jasna, co jest grane? Dlaczego wszystko nie może współgrać normalnie? Dlaczego wszystko musi jakby się buntować? Tego ja kompletnie nie rozumiem. Jeżeli ktoś rozumie to, to nie wiem, niech mi da znać w komentarzu, bo ja tego kompletnie nie rozumiem, czemu tak się dzieje. I żebym ja jeszcze miał jakiekolwiek ustawienie, ja nawet żadnych ustawień nie mam co do tego, ja po prostu mam wszystko na defaulcie, tak zwanym, czyli po prostu na domyśle. Nic nie zmieniałem, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękowo-graficzną. Ponoć są pluginy, że można mieć taki plugin graficzny jak na normalnym Atari Jaguar, ale tego nie powiem, ponieważ nie testowałem. Ja tylko widziałem tam jakiś longplay, który miał taki inny zupełnie ten... inny plugin graficzny. Dobra, to jest teraz ta muzyka i teraz coś takiego, dobra? Easy. Nie mów hop, póki nie przeskoczysz, Michał. Pamiętaj, że dopiero to jest pierwszy świat, a jeszcze cię czeka Bandland. Tak, Bandland. W sensie Bongo Hills w sumie. I teraz zrobimy coś, co zrobiłem wcześniej. O ile sięgnę. Jest, sięgłem. Jest! Easy, po prostu easy dzisiaj jest. Easy day, tak zwany. Dobra. I to tyle, nie? Tu jeszcze Bongo Hills nam zostało. To lightowo. To się zmieścimy lightowo z odcinkiem. Dobra. Jedziemy z Bongo Hills. Albo w sumie możemy jeszcze zrobić te rundy bonusowe. Też jest myśl. To nie głupie. Chociaż znając życie, nie mów hop, póki nie przeskoczysz pomidor, ponieważ jeszcze nie wiesz, gdzie jest ostatnia klatka. Wiem, gdzie jest jedna klatka, ale gdzie druga, nie mam pojęcia zielonego. Tak więc robimy tutaj totalny speedrun. Lecimy do przodu. Tak więc nazbieramy sobie jeszcze życie, tak więc troszeczkę przedłużymy sobie ten odcinek. A więc na jaki lightowy temat możemy sobie jeszcze pogadać poza grą samą w sobie? Moja dziewczyna wrzuciła drugi odcinek z Kroka. Polecam sobie wbić, bo naprawdę moim zdaniem bardzo dobrą robotę robi. I to nie mówię dlatego, że ho ho ho, bo to twoja dziewczyna, no to ty na pewno będziesz zachwalał. Uwierzcie mi, ja to mówię tylko z tego względu, bo ja miałem przyjemność oglądać jej te odcinki z Kroka i bardzo mi się one podobały, ja polecam. Wiecie, ona może mieć mniejszy też stres, dlatego że jednak wiecie, jej chłopak, czytaj ja, jest youtuberem, robi let's play'e już od bardzo dawna, więc miała już okazję nawet bez nagrywania posłuchać sobie mnie, jak ja komentuję, bo bardzo sobie chciała posłuchać mnie, jak komentowałem wtedy Raymana 1 właśnie akurat, tylko że z wersji na PS1, jak grałem na PS3. No i cóż, miała taką możliwość i się zaczyna ode mnie uczyć. Coś, co mi się podoba w sumie, bądź co bądź, no. Jakby to miało mi się nie podobać, no w sumie. Takie logika bez logiki w sumie. Dobra. Fajnie. No i pięknie. Idzie nam ekspresowo teraz. Dobra, właściwa muzyka z Bandlandu leci. Mamy piąte życie.
Dawno nie widziałem tego widoku, tak więc jest to jak najbardziej dla mnie powód do dumy. Tu będzie jeszcze runda bonusowa, którą będę chciał sobie zaliczyć, tak więc dobrze, że robimy backtracking, bo sobie troszeczkę żyć nazbieramy, żeby nie było, że ciągle będziecie widzieli game over. No wiem, to jest śmieszne w oglądaniu, ale uwierzcie mi, że dla takiego komentującego jak ja jest to wielki kłopot później, ponieważ wyobraźcie sobie, że później sesje nagraniowe nie trwają tak jak odcinki wy widzicie, czyli po 50 minut. O nie, 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 nie. Mnie jeszcze czeka dużo renderowania, montowania, a to też czas zabiera. Polecimy sobie. Tak, cholera jasna, myślałem, że zrobię takie combo trochę, ale nie wyszło. No i pamiętajcie, że jeszcze muszę to wszystko powycinać, wstawić intro, outro, to nie jest takie łatwe jak każdy myśli. I bang! Dobra, teraz robimy coś takiego. Ej, tu coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. Czyli ta klatka była ekskluzywnie dla wersji na DS i tak dalej. W sensie Atari Jaguar, boże, pecetowa, Game Boy Advance i bodajże w DSi. Dobra. To lecimy do rundy bonusowej. Chcę jak najwięcej żyć zdobyć, żeby być przygotowany na Picture City, ponieważ Picture City będzie następnym światem. Dobra, mamy piątą klateczkę. Jej! Piąta klateczka! Uhu! Lecimy tędy. Dobra, jest wszystko git. Tak więc widzicie, 3,5 odcinek to nie będzie jakiś taki wyjątkowy w swoje jakieś tam rage'e czy coś. Po prostu jest to odcinek, gdzie nie wiem, przechodzę zaległe rundy bonusowe, zdobywam klatki zaległe, jeżeli to tak mogę ująć. Ohoho! I Rayman ma tutaj już problemy sam ze sobą. To przez to, że się Menda nie złapała, kurde jedna. I jeszcze oberwałem piorunem, no świetnie po prostu, no świetnie, kurde! A dobra, jednak wykrakałem, już się zaczyna. Dobra, skupienie, level hard. Okej, udało się, jest, złapał się. No po prostu nie wiem, jak mam ci dziękować, Rayman, za to, że się złapałeś. Woo! Pięknie! 18:30 na nagraniu. Cholera jasna. Co to się dzieje? Dobra, szóste życie mamy. Pięknie. Dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, dobrze, 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 jedziesz, Marek, jedziesz. Tylko zastanawiam się, co będzie z klatką numer 2, czyli 2 inaczej. Pięknie. Czekajcie, czy ja muszę spaść na dół i będę mógł normalnie przejść, czy nie? Tak, będę mógł normalnie przejść. Super. Czyli nie ma tutaj tego pomniejszacza, a raczej wróżki pomniejszającej. No szkoda, ale ważne, że mamy klatkę. No dobra, to teraz możemy lecieć normalnie z poziomem. Jej! Nie spodziewałem się tego, dobra. Jakoś poszło nam ekspresowo. Czyli ta klatka cały czas była na tym miejscu, czyli ja tylko mogę mieć złą teorię co do tego, bo miałem taką teorię, że klatka ostatnia będzie gdzie indziej zupełnie, że będzie jakaś ekskluzywna ścieżka, dlatego na hardcora nie chciałem nic oglądać, czyli po prostu no, trochę zwaliłem sprawę. Dobra, to teraz możemy lecieć już do exitu.
Okej. Jezu, jak ja nie lubię tych nutek. Niczego tak bardzo nie lubię jak tych nutek. Dobra, jest! Udało się. Zapomniałem, że on tu jest. Jezus Maria, nie bij mnie. Okej, żyję. Okej, trochę się przeceniłem. Trochę przeceniłem. Co ja odpierdzielam tutaj? Co ja odpierdzielam? Dobra. Dobra, łap się, cholero jedna. No. Mam nadzieję. Dobra, siódme życie. Ekspresowo. Dobra. Udało się. Jestem bardzo zadowolony. I myślę, że teraz, skoro już mamy wszystko zaliczone, to nadszedł czas na szukanie tych rund bonusowych magika i zebranie żyć. Tak więc myślę, że na dobrą sprawę można przyjść do Allegro Presto. Bo pamiętam, że tutaj była runda bonusowa, dlatego jedziemy szybkim krokiem. Szybkim, dosłownie turbo, raz, dwa, trzy. Wychodź ty. Tak zwane. I będę cofał się do wszystkich światów po życia, bo są mi cholernie ważne. Znaczy, cholernie ich potrzebuję. Oj, to jest zaraz chyba siódme życie stracę. Nie! Dobra, to było głupie. Wszyscy myśleli, że ja tu rage'a walę. Haha, ale nie, nie tym razem, moi drodzy. Nie tym razem. Ja wiem, że jestem strasznie wybuchowy ostatnio, ale... Nie. Ale nie. Ale bez rage. Musimy teraz zrobić family and friendly content. Pamiętajcie. O Jezus Maria, jak ja tego nienawidzę. Jezu, ten antytun też. Ja, dobra, wyszło. Masakra, po prostu masakra, ludzie. A ja jestem też cicho z tego względu, że chciałem się skupić. Tak, i dobrze zgadliście, nagrywam to w nocy, bo jest 20:30. Dlatego mogę się wydawać, jakbym miał niebieską skórę. No błagam cię, jeszcze ty. Zapomniałem. No, świetnie. Nie mam jak się obronić, bo to gówno już mnie atakuje. Tego jeszcze brakowało. No, Jezus Maria. Tego też musieli. No bo gdyby go nie... No, Gin, przepadnij, w gówno wpadnij, jak ja cię nienawidzę, ty ćmo jedna. No. Spieprzaj. Dosłownie. Oho, już się zespałniła, już chciała mnie, kurde, pocisnąć, ale ja jej tylko tyle pokażę, tyle jej pokażę. Dzisiaj włosy mam jakoś tak dziwnie ogarnięte, znaczy, można by powiedzieć, że w ogóle nie ogarnięte. Bo nie ukrywajmy, że jest noc. A nie widziało mi się, szczerze, że będę nagrywać to w nocy. Bo naprawdę nie spodziewałem się.
O tak! Pchnij mnie. No. Dawaj. No, nie tak, no może nie tak. Wow, to nieźle mnie pchnęłaś, trąbko. Dawaj. No i pięknie, o to chodziło. Nie! No, fajnie. Przepięknie po prostu. Runda druga. Chodź tu, kurde. Chodź tu, Mendozo jedna. No. Zgin, przepadnij. Ale czy już to zdążyła zrobić? Mendoza, kurde. Pięknie. Tinksy się weźmie, bo się przydadzą. Dobra. Jezus Maria, ja nienawidzę tych trąb w Atari Jaguar. Zastać ma pewnie będzie znowu. Ja pierdzielę, ja się boję tak tej wersji cholernej, że to jest masakra, nie? Ja w życiu nie miałem takiego stresa grając w jedną grę. Nie no, w sumie dobra, miałem kiedyś stresa, ale ale trochę wydziwiam, nie będę ukrywał. Gespatio gra w Geometry Dash, pozdrawiam cię Gespatio, zapomniałem wyjść ze Steama. Cholera, jasne, i potem ktoś będzie do mnie pisał. Na szczęście jestem na niewidoczny. Dobrze. Więc to jest takie trochę oficjalne przypomnienie poziomów, nie będę tego ukrywał, bo jednak ci, co nie oglądali pierwszego i drugiego odcinka, to teraz będą mieli taki teaser tego, co się działo w sumie. A raczej streszczenie tego, co się działo. Chociaż teraz mi idzie 100 razy lepiej. Może dlatego, że mam wszystkie moce. O, tu jest P. Teraz tak, taki klasyczek scytuję. O, to jest P. Warto zbierać, warto. Bardzo warto. Polecam Let's Play Gespatio z Raymana 1. Warto? Bardzo warto. Też tak uważam, że warto. Jezus Maria, ale to krzesło jest niewygodne, cholera jasna. Plecy bolą. No. No właśnie. What? Zapomniałem, że on tu jest. A, to tak się załatwimy, he. Już nie jest tak wesoło, co? Lajtowo teraz mi idzie teraz w Bandlandzie. Zauważyłem. No, lajtowo. Dobra, tylko trzeba będzie teraz do Magika się dostać. To będę miał 2 życia, 7 żyć będę miał znowu. Hehe, dobrze. Niech się tylko ten bębenek pojawi. Dawaj, chodź tu. Myk, myk, myk i myk. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Płacę ci, ile jecha na skoksem. Jedziemy z koksem z rundą bonusową.
No i pięknie, kurde, perfekt, bardzo ładnie. No i widzicie, mamy siódme życie, jak było planowane. W Gong Heights nie pamiętam, czy była jakaś runda bonusowa. Cholera, to jest, to niedobrze. Wow. Dobra. Czyli jeżeli w Gong Heights nie ma, no to musimy się kierować na Blue Mountains. No bo tutaj nigdzie już nie będzie. Dobra, w Twilight Gulch. Czy coś było w Twilight Gulch? Nie pamiętam. W The Hard Rocks. Kurde, wiecie co? Ja nie pamiętam, czy ja w The Hard Rocks przechodziłem rundę bonusową. Ups, mamy problem. Dobra, sprawdźmy szybko na czuja z Twilight Gulch. Zaraz będę oskarżony o cheatowanie, ponieważ hehe, wracam sobie życia doładować. Ale pamiętajcie, to też jest dla was specjalnie robione z tego względu, żebyście, no kurde, nie mieli tak, że oglądacie odcinek i ciągle widzicie, jak ja game overuję, bo w końcu po czasie to jest nudne. A tak to będziecie mogli dłużej popatrzeć, jak się będę denerwował w Picture City, które na nas czeka. Tak więc, no, tyle chciałem powiedzieć od ciebie w tej audycji. Kto mnie słuchał, ten mnie słuchał. Odcinek na dobranoc tak zwany, 3,5. I tak, tak jak powiedziałem w filmiku informacyjnym, mam plan ogrywać wszystkie wersje Raymana w tym roku. Nie, tu nic nie było. Tak, tu nic nie było. Dobra, czyli zostało nam The Hard Rocks. Jedziemy z Koksem. Polecimy teraz inaczej trochę. Dosłownie w sposób ekspresowy będziemy przechodzić te plansze teraz, zobaczycie. Teraz polecimy górą. Bo why not? Kupson jest w grze VVVV. Fajna gra. Pozdrawiam cię również, Kupson, na odcinku. Dobra. Woo! O nie! Co to było? Ale przygięcie pały, nie? Dobra. To ja się z wami widzę za chwilkę. W tamtym miejscu, a może w następnej sekcji, bo byłem blisko wyjścia z poziomu, tak więc widzimy się za chwilę. I myk! Pięknie, jesteśmy na końcu tego poziomu. Woo! Się udało. Dobra. Tak naprawdę, tak jak widzicie teraz, ten poziom miał 2 exit, tak więc no, nic nas jakby nie przegapiło, tylko to, że wow, to jest drugi exit. I on się trochę różni od tego, który był wcześniej nam pokazany. Wow, ale mi różnica, naprawdę. Dobra, lecimy na rundę bonusową. O, ho, ho, miałbym za mało tingsów i wtedy to byłaby dupa dopiero. Wtedy to byłaby niezła dupa. Dobra, będziemy mieli ósme życie. Bardzo mi się to podoba. W ogóle porozmawiamy sobie na jakiś lightowy temat. O, porozmawiam o tym, co się dzisiaj po pracy u mnie wydarzyło. Więc zostałem zatrudniony w takiej szkole dla dorosłych jako roznosiciel ulotek, co nie? I dzisiaj miałem ostatni dzień w robocie. I co się takiego wydarzyło, to to, że widziałem taką babkę, która, znaczy panią starszą, która właśnie chciała troszeczkę pieniędzy, tam chyba zawsze ona mówi 2 złote lub złotówkę na jedzenie. I wiecie,
Dla mnie spoko. Żaden to nie jest problem pomóc, co nie? Ale zastanawia mnie jedno. Co się stało, że ona ma taką złą opinię, nie? I się podobno dowiedziałem, że ona tą całą kasę przewaliła na ten, na alkohol. Że generalnie każdy do niej mówił, że a niech pani się weźmie za robotę jakąś. I taki, wiecie, trochę taki smutek. Bo, wiecie, sprawia pozory takiej starszej pani, wiecie, schorowanej. A okazuje się, że ona pije, nie? Generalnie policja ją zgarnęła dzisiaj. Za to, że praktycznie no napastowała każdego. To było na takiej zasadzie, że kto nie przyszedł, to zawsze było takie: ma pan może? Ja rozumiem, no wiecie, można być jakby tam. Ja się jak najbardziej z tego nie śmieję. To nie jest dla mnie, wiadomo, śmieszne, bo to jest dla mnie no straszne, że coś takiego ma miejsce. Ale niestety no nie możemy też tego ukryć, że coś takiego ma miejsce i no co my na to poradzimy? No nic. Powiem tak, alkohol mocno wyniszcza, uwierzcie mi. Jak macie umiar, bardzo dobrze, ale kiedy nie macie umiaru, to może to się dla was naprawdę i dla waszego zdrowia bardzo, ale to bardzo źle skończyć. I mówię tutaj poważnie, bo znam osoby, które właśnie tak źle skończyły. Mam kilku znajomych, co po prostu byli bardzo mocno uzależnieni od alkoholu i dla nich to się skończyło katorgą. Tak, dlatego to jest takie moje przesłanie, żebyście, jeżeli już bardzo lubicie, to pijcie, ale żeby nie było takiego czegoś, że nie będziecie widzieć żadnego umiaru. Po prostu miejcie umiar, o. A nie, że będziecie, wiecie, pić i nagle potem, wow, wasza skóra stała się szara na przykład. No to wtedy, wiecie, jest przesrane. A wczoraj sytuacja, jaka się wydarzyła, to, że w sumie wracałem i był taki koleś, nie? To był Arab właściwie. I przede mną w ogóle ten, w sumie to może opowiem, jak to inaczej wyglądało. Więc tak, rano jechałem do pracy i było tak, że sobie jadę i był ten, taki koleś, który, wiecie, taki miał dosyć cwaniacki uśmieszek, na takiej zasadzie, że hehehe, kanary mnie na pewno nie złapią. No i się troszeczkę przeliczył chłopak, ponieważ była sytuacja, że on tak jakby, wiecie, trochę podcwaniakował. Bo kanary były tam z przodu pociągu. W sensie kontrolerzy biletów, co nie? I koleś po prostu sobie trochę podcwaniakował, bo myślał, że go nie zgarnął. I on taki heheheheheheheszki. I nagle, gdy była stacja dosłownie, gdzie miał wysiąść, to było przed samym końcem, bo ostatnia to była ten, Śródmieście, Gdańsk u mnie. No. I była sytuacja, że kanarką po prostu złapał za barki, było takie: a gdzie pan się wybiera? Jak on się zrobił blady jak ściana, nie? Bez biletu jechał. I kompletnie. I wtedy on się go pyta: no dobra, no to co? Zostaje pan i przyjmuje pan karę, czy woli pan więcej zapłacić? No to wiadomo, jak każdy raczej by wybrał to drugie raczej, że w sensie normalnie zapłacić i nie płacić, kurde, fortuny. Bo uwierzcie mi, mandaty w kolejkach to jest po prostu przegięcie pały momentami. Kurde, boję się strasznie ruszyć tam do przodu, bo ten ziomek, kurde, rzuca tymi kamieniami. A jestem bliski stracenia 6 życia, chcę przypomnieć. No właśnie, kurde, tak to się... Ja wiedziałem, że to się tak skończy, szczerze, ale... Już tam walić to. Najwyżej z 5 żyćmi zaczniemy sobie Picture City. Oh my god, nie wiem, w co ja się nawet wpakuję. Albo zrobimy inny myk. To jest poziom The Hard Rocks, ja go jeszcze nie skończyłem. Więc możemy zrobić coś takiego, patrzcie, pauza. Raz, dwa, trzy. Magiczna moc. Włącz się. Psyk. O, już się włączyła. Czyli po prostu przerestartujemy kartridż. Logiczne. Dlatego miałem 7 żyć wtedy. No i tyle, nie? Patrzcie, mamy dalej 7 żyć. No i dobra, i co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? No i co? I była ta sytuacja z tym gościem, no i co? I dostał mandat, no nie? A druga sytuacja, jaka była, to już jak wracałem i było dwóch Arabów. I oni chcieli jechać do Gdyni Głównej, co nie? I była taka sytuacja, że
Ja tam sobie siedzę z przodu i wchodzą kanary. Taki jeden dosyć wysoki, łysy, taki napakowany. I on tam mówi, no dobra, no to co? Bileciki, nie? No wiadomo, wiadomo o co chodzi, no nie? I koleś tam powiedział, ale ja chcę się dostać, ja nie mam biletu, ja chcę się dostać do kolejarza, żeby kupić, bo w pociągu też możecie kupić bilety, przynajmniej w tych SKM-kach. No i on się tak na niego patrzy, no ale co, nie kupił pan przed wyjazdem? Nie, nie kupiłem. I on potem go tak zabarykadował, że on powiedział, że no dobra, no to mandacik, no, no nie ma tak, nie? Generalnie, że nagle sobie przypomniał o bilecie, kiedy oni przyszli i zaczęli się wykłócać. Jaka to była wojna, oni się chyba tak przez półtorej godziny tak kłócili, nie? I tam jeden Arab do niego powiedział coś takiego, że a wie pan co? A ja nie będę płacił za to, niech pan sobie te pieniądze w dupę wsadzi. Dosłownie on tak go pocisnął, nie? I dostał tam mandat w wysokości chyba 300 zł. I on powiedział, że dawaj więcej tego, nie? I co się wydarzyło, to to, że on tam mówi, no dobra, no to dam nawet 500 i wtedy jedziemy sobie do na komisariat i pan sobie tam z nami to wyjaśni. Tym bardziej, że pan jest obcokrajowcem, to tym bardziej tam do jakiegoś specjalnego oddziału, nie wiem jak to się nazywa. I tak. I co było dalej? No i oni się tak wykłócali przez pół podróży, nie? Beka w ciul, powiem wam szczerze. I oni tam się wyzywali, tam jeden dopowiedział, że o, to ja tu pracuję ciężko w Polsce, buduję dla was drogi, a wy mi się tak odwdzięczacie. I tym miłym akcentem zakończymy sobie 3,5 odcinek. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało ten odcinek 3,5. Był dosyć inny od poprzednich, ale jak widzicie mamy już wszystko wystuprocentowane. Całe Dream Forest mamy stuprocentowane. Cały Banlat mamy stuprocentowane. Oraz Blue Mountains. Więc w następnym odcinku zabierzemy się za piekło zwane Picture City i będziemy kontynuowali fabułę, co skończyła się w odcinku trzecim, czyli zakończenie odcinka trzeciego. Na pewno każdy pamięta, co się wydarzyło chwilę po zakończeniu mojego odcinka, tak więc będzie kontynuacja również i tej fabuły. Tak więc mam nadzieję, że wam się podoba, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i wyjątkowy dosyć prowadzę serię z Raymana. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się filmik, jak i ogólnie cała seria, jak i inne moje let's play, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco z każdą rzeczą, co będę publikował. A jeżeli tobie, widzu, spodobał się odcinek, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, ale nie przymuszam. I widzimy się w kolejnych odcinkach, nie tylko z Raymana. Następny odcinek z Raymana, czyli odcinek numer 4, pojawi się najprawdopodobniej w przeciągu następnego tygodnia albo w przeciągu 2 tygodni, ponieważ chcę trochę nad nim popracować, ponieważ będzie parę ciekawych smaczków. Do usłyszenia, do zobaczenia.